Jeżeli chodzi o pierwszą strukturę Solidarności na kopalni Mysłowice, oczywiście odbyły się wybory. Co jest ciekawe, w pierwszej komisji zakładowej nie było pana Fołdy, który kierował na początku właśnie tym strajkiem 2 września na kopalni Mysłowice. Powstała komisja zakładowa, przewodniczącym był Krzysztof Bobula, obecnie przebywa na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Jego zastępcą był nieżyjący już Marian Ackerman. W skład również komisji wyszedł Mikołajczyk, wyjechał do Australii, potem nie wiem czy jeszcze żyje, Mikołajczyk, Fik. Była Ola Bednosz, która była księgową, pracowała w księgowości kopalni Mysłowice i powierzono jej sprawy finansowe komisji zakładowej. Jednym z członków komisji zakładowych była właśnie moja mama, której powierzono zajmowanie się sprawami kobiet pracujących na kopalni. Taki był mniej więcej skład pierwszej komisji zakładowej. Oczywiście po wyborach oficjalnych, formalnych, które odbyły się na sali Domu Górnika kopalni Mysłowice. Ja wtedy byłam szeregowym członkiem Solidarności i pomagałam między innymi od kolportażu i od tego, że w bibliotece, którą prowadziłam, w bibliotece związkowej, uruchomiłam dział niezależnej oficyny i prasy związkowej. Jeszcze była awantura przy okazji, bo za to, że ja poparłam Solidarność, że przyłączyłam się od razu do strajku, że się wpisałam do wolnych związków, to stare związki się na mnie bardzo obraziły i powiedziały, że w takim razie koniec. One przestają finansować i sponsorować bibliotekę związkową, to już nie jest ich biblioteka. Na to Solidarność powiedziała, no to fajnie, no to my przejmujemy, sponsorujemy, finansujemy, no to Basia robisz robotę dla nas teraz. No i tak jak mówię, uruchomiłam niezależną oficynę, między innymi u siebie w bibliotece prowadziłam kolportaż wydawnictw związkowych, pomagałam chłopakom w kolportażu przez okno, w takim symbolicznym jak gdyby stoisku, w kolportażu prasy związkowej. Aha, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. W momencie jak nastała Solidarność, ja już byłam członkiem Solidarności, to zrobiłam uroczysty rozwód z PZPR-em, a wyglądało to mniej więcej tak. Aha, jeszcze muszę powiedzieć, że przez jakiś czas chodziłam z ojcem na zebrania i jak wchodziliśmy przez ciekawość i przez przekorę, jak wchodziliśmy na zebranie, no to już od razu widziałam, że sekretarz ma stan przedzawałowy, a reszta towarzystwa są bliscy wylewu, bo myśmy zazwyczaj z tatą siadali w pierwszym rzędzie i zaczynaliśmy złośliwe docinki. Zadawaliśmy niewygodne pytania. Ja na jednym z zebrań zrobiłam zadymę o więźniów politycznych. No to już w ogóle wybuchł skandal i wiem, że się to odbiło się na egzekutywie, gdzie zadecydowano, że trzeba ten wrogi element, to tych dywersantów jak najszybciej wyrzucić i oczyścić szeregi partii. No to myśmy z tatą nie czekali, aż nas wyrzucą. Tylko ja pewnego pięknego dnia wzięłam w 2 palce legitymację partyjną. Oczywiście uprzednio wyrwałam zdjęcie z tej legitymacji. Wzięłam ją tak w 2 paluszki. Weszłam do gabinetu sekretarza, tak mu spuściłam na biurko przed nosem. To jest wasze, zabierzcie to sobie i do widzenia, nie odczepcie się ode mnie. Natomiast tata zrobił to bardziej dosadnie, bo wysmarował elaborat chyba na 4 kartki papieru kancelaryjnego i wywieszono to w gablocie Solidarności na zewnątrz, gdzie ludzie czytali. No i oczywiście było wycie pod niebiosy, no bo wiadomo było, że Kajdowa i jej córka to 2 wariatki, no to po nich się można było wszystkiego spodziewać, ale żeby pan inżynier Kajdy taki zrównoważony, taki mądry człowiek i tak go te 2 piekielne baby opętały. No tak wyglądało moje rozstanie z PZPR-em i wtedy już zaczęłam, to było jakoś na początku 81 roku, a w kwietniu, w połowie kwietnia 81, w pełni świadomie już z całą premedytacją, wręcz z potrzeby serca i ducha
wstąpiłam do Konfederacji Polski Niepodległej.